I w ogóle powiem wam, muszę sobie kupić nowe poncho, bo ostatnio coraz częściej się przydaje w recenzjach, a jestem na tym samym i one się już chyba zrobiły nudne. Cześć! Pamiętacie może, co działo się w 2012? Miał być koniec świata, zdarzyło się euro, protesty przeciwko ACTA, czy ujawnienie afery Amber Gold. Jak tak teraz myślę, to był naprawdę ciekawy rok, ale dzisiaj chciałbym się pochylić nad konkretnym wydarzeniem. 13 marca 2012 roku doczekaliśmy się głośnej premiery, małej, a zarazem wielkiej gry. I celowo unikam słowa artystycznej, bo jakby nie spojrzeć, gry są osobną gałęzią sztuki, więc każda z nich jest w jakiś sposób artystyczna. To tak jakby ktoś nie wiedział. Widzieliście tytuł, więc wiecie już, że chodzi o Journey. Zresztą powoływałem się na nią w jednej z moich ostatnich recenzji, więc to w sumie dobra okazja, żeby sobie o niej przypomnieć. Głównym bohaterem tytułowej podróży jest sterowany przez gracza humanoidalny stworek ubrany w szatę z charakterystycznym wzorem. Jego jedyną bronią są tak naprawdę wydawane dźwięki, a o świecie nie wiecie za dużo oprócz tego, że macie się kierować w stronę rozświetlonej góry. A raczej domyślacie się, że musicie, bo to jedyne ważne miejsce na horyzoncie. Po chwili odblokowujecie możliwość latania za pomocą energii czegoś a la szarfy, szala, wystającego z waszych pleców. Oczywiście na początku te możliwości są niewielkie, ale z czasem zbieracie ulepszenia zwiększające jego długość. Pewnie część z was zastanawia się, o co tyle krzyku? Brzmi to przecież jak zwykły platformer. No właśnie, nie do końca. Narracja prowadzona jest bez słów czy napisów, a grafika prawie w ogóle się nie zestarzała. Nawet mój kumpel z redakcji e-sportowej podszedł do mnie i myślał, że to jakiś nowy indyczek, więc brawa dla twórców. Głównym atutem podróży jest jej oprawa. To, w jaki sposób opowiadana jest historia i jak duże pole twórcy zostawili do dopowiedzeń. Bo tak naprawdę wiecie, że celem podróży jest to światełko na szczycie góry, ale nie macie pojęcia, czym ono jest. Cel nie jest sprecyzowany, więc jedyne, na czym możecie się skupić, to właśnie tytułowa podróż. Co jakiś czas łączycie się z białą istotą, zdradzającą wam historię tego świata, pokazując wam losy lokacji, do której właśnie wchodzicie. I połączenie kropek nie wymaga wielu szarych komórek, a jedynie uważności. Zwłaszcza, że tu zaczyna się prawdziwa magia. Widzicie żyjątka stworzone z tego magicznego płótna, którym zasilany był świat i wasza postać, i zastanawiacie się. Czy to metafora naszego świata, w którym cywilizacja wykorzystuje siły natury łącznie ze zwierzętami? Czy chodzi o bardziej teologiczne podejście, w którym materiał reprezentuje boską energię? A może totalnie wam to wisi, ale chcecie się pozachwycać widokami? Otwarcie tej gry na interpretację gracza sprawia, że każdy może przeżyć tę podróż trochę inaczej. Zwłaszcza, że nawet tutaj spotkacie kilka niebezpieczeństw. W pewnym momencie tytuł sugeruje wam nawet, jak będzie wyglądać zakończenie historii. Naprawdę staram się nie spoilować, ale to gra na dosłownie 2 godziny. I jestem zaskoczony, bo wracając do niej po latach, bawiłem się tak samo dobrze jak kiedyś. Jeśli nie lepiej z racji tego, że znając zakończenie, zwracałem teraz uwagę na inne aspekty. No i poza tym wszystkim, podróż jest tak relaksującym tytułem. Ślizganie się po piasku z innymi stworzonkami, latanie nad tym magicznym światem. Człowiek siedzi, odpoczywa i wewnętrznie się zachwyca. Kiedy ja się wcale nie zachwycam. Oczywiście używam tego fragmentu ironicznie, bo przecież nie musicie przeżywać w tej podróży tego, co ja. Jestem w stanie uwierzyć, że znajdzie się gracz, którego ten tytuł znudzi. Ale z drugiej strony, tytuł dostał tyle nagród nie bez powodu. Mnie zachwycił. Pokazując przy okazji, że gry nie muszą mnie odprężać rozbudowaną narracją czy mechaniką, a wystarczy dobrze skonstruowany świat i, jakkolwiek banalnie to nie brzmi, poczucie wzięcia udziału w przygodzie. Bo właśnie po to gramy w tego typu gry. Dla intelektualnego rozluźnienia, ale angażującego na tyle, żeby skończyć je z poczuciem skończonej przygody. Jeśli podoba wam się taka wizja, polecam inne gry studia, jak Flower, w którym jako płatki kwiatów latacie po łąkach, co jest naprawdę relaksujące i o dziwo nie odmóżdża, oraz Abzu, będącym w zasadzie podróżą tylko pod wodą. Polecam wam też na własną rękę poszukać ciekawych indyków w sieci, bo często w parze z nimi znajdziecie jedyne w swoim rodzaju doświadczenie. Oczywiście trafią się też takie tytuły jak Proteus, który nie oferował sobą zbyt wiele, co już wystarczająco w swoim materiale obsmarował Archon. Ale takie The Plan na przykład
Słyszeliście o nim? Ta gra zajmie wam 10 minut, a gwarantuję, że zostanie wam w głowie. I mam nadzieję, że ten materiał również. Dziękuję za uwagę, Kacper Pusztuk, Polsat Games. O, ja chodzę w tym po domu. W sensie, ja lubię chodzić w poncho.